Rafał, pierwsze pytanie odnośnie słuszności, niesłuszności decyzji arbitra co do żółtej kartki dla Ciebie. 12 żółty kartonik oznacza pauzę w dwóch najbliższych meczach, aczkolwiek trener Piotr Nowak zapowiedział, że klub będzie się odwoływał od tej decyzji sędziego. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Myślę, że tu nie był faul na kartkę. Jak już był faul, że tak powiem, bo pierwszy faul i razem się przewróciliśmy, więc nie uważam, że to jakieś było krzywdzące takie dla niego, że sędzia od razu pokazał żółtą kartkę, ale sędzia Złotek lubi chyba mi dawać kartkę niestety i tak to się ułożyło. Spodziewałem się tego przed meczem, bo już mówiłem, wykrakałem, że tak powiem, to i tak się stało. Jeśli chodzi o mecz, remis 0-0. Remis gatunku, no gdzieś tam pozostawiający sporo niedosytu. Z drugiej strony też trzeba mieć z tyłu głowy, że Korona miała co najmniej dwie bardzo dobre sytuacje do strzelenia gola. Więc w szatni, wiadomo, radości nie było. No, miała swoje sytuacje, my też mieliśmy swoje sytuacje. Niestety chyba zasłużony remis w tym meczu. Każdy z nas miał jakieś tam sytuacje i nie wykorzystał tego. I chyba ten bezbramkowy remis był trafny, ale jeszcze piłka jest w grze i nie wszystko stracone.